Jakiś czas temu pytanie mi zadali moi znajomi, czy można być w kościele bez wspólnoty. Można. Ale coraz trudniejsze czasy są w kościele i dlatego myślę, że Jezus w Ewangelii mówi: posyłam was jak owce między wilki, a wcześniej posyła po dwóch. Ważne jest, żebyś miał kogoś, kto tak jak ty jest wierzący, kto tak jak ty szuka Jezusa, bo nie ostaniesz się w świecie, który jest trudny i w którym często brakuje Jezusa. Życzę ci dobrego i pięknego dnia. Jeśli możesz, to proszę subskrybuj ten kanał, żebyśmy razem dzielili się Słowem Bożym, Ewangelią i innymi fragmentami Pisma Świętego i żebyśmy w naszych dniach, naszych życiach, naszym życiu doświadczyli czegoś Bożego.